Dziękuję bardzo. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie pierwszy raz na Szkole Matematyki Poglądowej. Mam przyjemność i zaszczyt wystąpić. Dwa słowa o nazwie tego odczytu, tytule. Nazwa Teorie Zaufania zawdzięczamy, to jest nowa stosunkowo nazwa, to zawdzięczamy pani profesor Helenie Jasiulewicz z Wrocławia, która wynalazła lepsze przepraszam. Tak, to był błąd, ale ja pani Helena lepiej przetłumaczyła termin credibility, który był myląco tłumaczony jako teoria wiarygodności. To bardzo źle się kojarzy statystyką. Proszę Państwa, to ma być matematyka poglądowa, wobec czego ja większą część tego odczytu poświęcę na dość dokładną dyskusję przykładu jednego, sztucznego. Lepiej się teraz, bardziej elegancko się mówi, przykład syntetyczny. A potem już w wielkim skrócie o troszeczkę ogólniejszych, ogólniejsze rozważania dotyczące tej teorii zaufania, czyli credibility. No więc przykład, to jest statystyka, to jest dział statystyki, który się przydaje w różnych zastosowaniach, ale w tym w ubezpieczeniach. No to zacznijmy, jeśli statystyka, to zacznijmy przykład od danych. Wyobraźmy sobie, że mamy 15 klientów i interesuje nas, ile razy zgłoszą stratę. No jest z punktu widzenia ubezpieczyciela interesuje nas liczba strat w ciągu roku. Proszę zauważyć, że tutaj czas ubezpieczenia jest różny dla różnych osobników. Pierwszy pan, ja się teraz boję nacisnąć tego guzika, ten środko. A pod spodem jest już teraz. Tak, już teraz mam. Ten pan był przez 5 lat ubezpieczony, a ten tylko przez rok. W ciągu 5 lat 5 razy tam zgłosił stratę. No i pierwszy odruch naiwny i najprostszy każdego statystyka to po prostu podzielić jedno przez drugie, podzielić liczbę strat przez czas i wyjdzie coś, co jest jakąś taką średnią ilością strat na jeden rok, prawda? 5 dzielone przez 5 to daje 1, 2 przez 1 daje pół i tak dalej, i tak dalej. No widać, że to 1 przez 2, przepraszam, to ja chyba w odwrotną stronę powiem. Widać, że coś tutaj jest nawet dla naiwnego statystyka niepokojące. No przede wszystkim rozrzut ogromny, być może za duży tych estymatorów indywidualnych. No po drugie tutaj takie piękne są estymatory zera, jeśli estymator ma być tym, w co przewidujemy, że się będzie w przyszłości pozwalało przewidywać, no bo chyba o to chodzi w statystyce, przewidywać, jak się będzie zachowywał klient, no to zero to chyba jest przesadny optymizm. To po prostu wynika z tego, że no akurat się tak zdarzyło. No więc druga równie naiwna możliwość to jest wrzucić wszystkich tych panów czy osobników 15 do jednego worka, sumować czas,
klientolata policzyć. Klientolata są 32, a strat wszystkich było 26. No to jak się podzieli, to wychodzi taki estymator kolektywny. I znowu coś może być w tym niepokojącego, no bo tak jakbyśmy no zupełnie nie wierzyli w zróżnicowanie tych. To też może być... Nie. No dobra. Wobec tego... takie sformułowanie celu naszej analizy jest takie, żeby przewidzieć, ja w ogóle uważam, że to w statystyce powinien być taki drogowskaz, no, celem analizy jest zbudowanie i wyestymowanie takiego modelu, który pozwala coś na przyszłość przewidzieć, żeby to się dało jakoś sprawdzić. No dobrze, czyli w bardziej statystycznym języku wyestymować przewidywaną liczbę szkód na rok dla poszczególnych klientów. No i, no teraz jak to na obrazku wygląda? To są estymatory indywidualne, proszę, to są te osobniki od 1 do 15, to wysokość kropki to jest liczba szkód na rok dla pojedynczego osobnika, a pole takiej kropy to jest czas, przez jaki ten osobnik był obserwowany. Te większe kropki jakby mają większą wagę, bo mamy więcej informacji, prawda, proporcjonalnie do pola. No dobrze, to jest ta jedna możliwość, to jest ta druga możliwość, czyli estymator kolektywny, który wszystkim przypisuje, tak jakbyśmy wszystkim przypisywali tę samą średnią, prawda? No dobrze, teraz troszeczkę budowa modelu statystycznego. No, najprostszy model, zupełnie rozsądny chyba do takiego zagadnienia, który się nasuwa, to jest tak, no, przez i to będzie numerowało klientów. TI to jest czas ubezpieczenia, YI to jest liczba szkód. Z różnych względów wydaje się, że zupełnie rozsądnym założeniem jest, że ta liczba, no to jest taki, ma rozkład Poissona, to jest taki dyżurny rozkład, który tam z różnych względów modeluje, dużą losowość, powiedzmy. I tutaj intensywność tego rozkładu, parametr tego rozkładu jest również wartością oczekiwaną, wartością średnią. I ten parametr no, jest iloczynem dwóch wielkości, długości czasu, prawda, który znamy i pewnej wielkości, którą nie znamy i którą będziemy estymować. I to jest ta nasza właśnie obiekt zainteresowania, średnia liczba szkód na rok, prawda. No i teraz możemy napisać już to, co było tak naprawdę powiedziane objaśnione, no, teraz możemy napisać wzorkami, estymator indywidualny to jest po prostu YI przez TI dla pojedynczego osobnika, natomiast ten estymator kolektywny to jest wrzucenie wszystkich do jednego worka, czyli zsumowanie liczby strat i zsumowanie czasów zbierania danych, prawda? No i ten estymator to jest przy milczącym założeniu, że wierzymy, że wszystkie te parametry opisujące średnią liczbę szkód na rok są jednakowe. No więc dobrze. Ponieważ oba te rozwiązania są, które pokazywałem, są skrajne i w pewnym sensie przez to niewystarczające, teoria zaufania się zaczyna w momencie, kiedy się wprowadza bayesowski model. Na czym... Na razie jest powtórzenie tego, co było
na poprzednim slajdzie, to znaczy tu mamy model statystyczny, to jest jeszcze raz powtórzenie, co znaczą zmienne i jest cały czas ustalone. Tak jakbyśmy się skoncentrowali uwagę na pojedynczym osobniku i się będzie stale powtarzało przez najbliższe dwa slajdy. To jest wzorek na rozkład Poissona z takim parametrem tej theta i. No a teraz wyobraźmy sobie, że do tego dodajemy rozkład a priori, który jest w klasycznej statystyce bayesowskiej takim subiektywnym bytem. W teorii zaufania to nie jest subiektywny byt, tylko to tak naprawdę jest, możemy sobie wyobrażać, że to jest losowy wybór klienta z populacji. No, wyobraźmy sobie coś takiego. Najpierw na pierwszym etapie pojawia się jakiś pan, który przychodzi i się ubezpiecza. No my nie wiemy, jaki to jest klient, czy on lubi jeździć 200 na godzinę po Marszałkowskiej, czy pod prąd, czy jest grzecznym ojcem 12 dzieci. I bardzo ostrożnym przez to. No więc wyobrażamy sobie, że wybór klienta z populacji jest losowy, jest opisany przez jakiś rozkład prawdopodobieństwa. Ja tu, ponieważ to ma być poglądowe, to ja wybrałem bardzo prosty rozkład prawdopodobieństwa, rozkład wykładniczy o takiej gęstości. No i to jest pierwszy etap. No a drugi etap, no to jest, czy się zdarzy szkoda, czy się nie zdarzy szkoda. Ten drugi etap doświadczenia losowego zależy od parametru teta, który był na pierwszym etapie wybrany. No i jak już się wprowadzi taki rozkład a priori, no to wszystko się sprowadza do elementarnego rachunku prawdopodobieństwa. Wylicza się rozkład a posteriori, czyli jaka jest szansa wylosowania poszczególnych wartości tego parametru opisującego szkodowość, jeśli już znamy dane, jeśli zaobserwowaliśmy przez czas TI jakąś liczbę roszczeń YI. No i to jest elementarny, znany ze szkoły chyba właściwie, przynajmniej za moich czasów. To było w szkole wzór Bayesa, odwrócenie warunkowania. No w naszym przypadku, jak się napisze wzór Bayesa, to się łatwo zauważa, że rozkład a posteriori, czyli warunkowy rozkład parametru pod warunkiem obserwacji, to jest bardzo łatwy i znany rozkład, który się nazywa rozkładem gamma. Jeśli to jest znany i łatwy rozkład gamma, no to wiemy, jaka jest jego wartość oczekiwana. I ta wartość oczekiwana a posteriori, czyli wartość średnia parametru, który jest właściwy dla i tego klienta pod warunkiem, że już wiemy, ile on w ciągu okresu, którego go obserwujemy, to ta średnia wartość, no to jest z bayesowskiego punktu widzenia estymator nieznanego parametru. I tutaj tak się ładnie składa, są tak w statystyce bayesowskiej, statystycy manipulują, żeby powstawały proste wzorki. Akurat te rozkłady są tak dobrane, że wychodzi wzorek, który jest liniową funkcją dwóch wielkości. Znaczy jest nie tylko liniową funkcją, ale jest średnią ważoną dwóch wielkości. Pierwsza wielkość to jest YI przez TI, to jest estymator indywidualny, a druga wielkość to jest średnia w populacji, to jest tak jakby uśrednić średnią względem całej
populacji klientów, która jest opisywana przez rozkład a priori. I teraz proszę zauważyć, że no, to chyba wyjaśnia, co to znaczy to M. M to jest średnia liczba szkód na rok, ale w całej populacji. Czyli to jest tak, jakbyśmy nie brali pod uwagę wszystkich możliwych, brali nie bezwarunkową wartość średnią, czyli tak jakby uśredniać ze względu na wszystkich klientów w populacji. I teraz waga, którą się przypisuje do danych indywidualnych, to jest credibility coefficient i to jest ten współczynnik zaufania, stąd nazwa teoria zaufania. Czyli model bayesowski pozwala na pewien kompromis pomiędzy estymatorem indywidualnym i czymś, co no jest opisuje całą populację, tylko że to coś to jest teoretyczne, a to nie jest z danych obliczone, ale zaraz powiem o czymś, o tym, jak to dalej. Dobrze. I proszę Państwa, w tym momencie się przechodzi do trochę innej filozofii niż statystyka bayesowska, mianowicie do empirycznego podejścia bayesowskiego. W statystyce bayesowskiej rozkład a priori się pojawia, no cóż, wyraża wiedzę a priori albo subiektywne przekonania statystyka a priori. Natomiast empiryczne podejście bayesowskie polega na tym, że się ten rozkład a priori estymuje, tylko że estymuje się z innych danych niż dane indywidualne. Dane indywidualne są tutaj wykorzystane, natomiast ta wielkość M zależy od rozkładu a priori. I o ile dotychczas wykorzystywaliśmy tylko dane indywidualne w tym wzorze, to żeby wyestymować to zwierzę, to musimy użyć wszystkich danych no i buduje się jeśli się stąd, rozumiem, dziękuję bardzo. No jak się już wyestymuje tę wielkość opisującą populację, to się wstawia estymator i otrzymuje się, no co, jak to się robi? Otrzymuje się taki empiryczny estymator bayesowski. Czyli w dwóch etapach. W jednym etapie się estymuje rozkład a priori, a potem się stosuje już przy ustalonym rozkładzie a priori teorię bayesowską. Jak to się robi? A no to też jest fajne i typowe. No ja tutaj na bardzo uproszczonym przykładzie takim poglądowym to pokazuję. Oblicza się rozkład brzegowy. Rozkład brzegowy to jest rozkład prawdopodobieństwa obserwacji, no wycałkowany względem uśredniony względem rozkładu, a tutaj oczywiście zapomniałem napisać pi od teta i, bardzo przepraszam, no, zawsze musi być jakiś błąd. To się nie całkuje samego rozkładu warunkowego, tylko się mnoży przez rozkład a priori, ale ten wzorek już niżej już jest poprawny. Jak się to całkowanie wykona, to rozkładem brzegowym jest rozkład geometryczny, czyli tak, jak będziemy obserwowali iluś tam, dla iluś klientów, ile szkód, nie wiedząc, jaki jest parametr, czyli on jest uśredniony względem tego, co nie wiemy, czyli wycałkowany, to będzie rozkład geometryczny, w którym, czyli to będzie tak jakby próbka z rozkładu geometrycznego, tyle że niedokładnie próbka, dlatego że to będą rozkłady geometryczne zależne od nieznanego parametru lambda i od znanych wielkości TI, tego czasu ubezpieczenia. Tak czy inaczej na podstawie zaobserwowania takich YI, tych liczb szkód, można sobie zbudować estymator największej wiarygodności. I ten estymator największej wiarygodności to jest rozwiązanie takich równań. No i pokażę Państwu
rezultat. Jak się rozwiąże takie równania, to się dostaje wyestymowany rozkład a priori. Na podstawie tego rozkładu, wyestymowanego rozkładu a priori się oblicza odpowiednią średnią pomiędzy estymatorem indywidualnym i kolektywnym. I ta średnia jakoś tam bierze pod uwagę długość czasu obserwacji. Jak jest dłuższy czas obserwacji, to jest większa waga przywiązywana do tego indywidualnego. To można, no zaraz pokażę to na rysunku, to może będzie. Tak czy inaczej, ta ostatnia kolumna to już jest estymator właśnie empiryczny, bayesowski, czyli credibility, i on jest gdzieś pomiędzy tym estymatorem i tym. I tym bliżej indywidualnego, im dłuższy był czas ubezpieczenia. A teraz to jest obrazek. To są czarne kropy, to są estymatory indywidualne. Niebieskie kropeczki to jest estymator kolektywny, czyli uśredniony dla wszystkich, a te czerwone to jest właśnie kompromis wynikający z teorii wiarygodności. Przepraszam. Się przyzwyczaiłem, przez wiele lat nauczałem teorii wiarygodności, a teraz jest teoria zaufania i to jest lepsze. I można jeszcze zauważyć, że im kropa cięższa, tym bliżej czerwona kropeczka kropy czarnej, a im lżejsza, tym bliżej środka. No, czyli to jest takie uśrednienie. Dobrze, a teraz troszeczkę ogólniej, ile mi czasu zostało, jeszcze rozumiem, że 20 minut, no to znakomicie. To jest właściwie minimalne uogólnienie tego, co mówiłem, które polega w gruncie rzeczy na tym, że nie będę tutaj precyzował rozkładu prawdopodobieństwa, dlatego że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że praktykom zależy na tym, żeby wzorki były proste, a więc liniowe. Jak są wzorki, jak są estymatory liniowe, to niepotrzebna jest znajomość rozkładu prawdopodobieństwa, tylko jest potrzebna znajomość pierwszych dwóch momentów, więc wszystko się sprowadza do pierwszych dwóch momentów, co zaraz będzie pokazane na wzorkach. No, wyobrażamy sobie podobną sytuację jak ta, którą dokładnie analizowałem. Mamy K klientów. Każdy wiersz takiej tablicy, takiej poszarpanej macierzy, to jest jeden klient. To są dane, czyli liczby strat, liczby roszczeń w ciągu kolejnych lat. Ta liczba lat się zmienia, prawda, od wiersza do wiersza, czyli każdy z tych osobników może być przez różny okres czasu obserwowany. To chodzi o długość czasu obserwacji. Z każdym osobnikiem, powiedzmy i tym, wiążemy jakąś fikcyjną, modelową zmienną, która jest parametrem rozkładu prawdopodobieństwa, z którego wyobrażamy sobie, że pochodzą te zmienne losowe, czyli to są parametry po bayesowsku traktowane jako zmienne losowe. Wyobrażamy sobie, że te parametry są niezależnie losowane z jakiegoś rozkładu a priori. I to jest różnica w porównaniu z takimi typowymi modelami bayesowskimi, w których jest jeden parametr losowany z rozkładu a priori. To jest wiele parametrów, każdy jest, odpowiada jednemu klientowi, prawda? No i to jest pierwszy etap doświadczenia, wylosowanie K klientów, a już dla i tego klienta losujemy liczby szkód z rozkładu, który zależy od tego parametru. To jest taki model generatywny, ja po prostu opisuję, jak se w modelu wyobrażamy, że generowane są dane, no ale to oczywiście służy do odzyskania
czy wyestymowania, czy prognozowania parametrów na podstawie tychże danych. A to jest skrótowy wzór, który właśnie wszystko opisuje łączny rozkład prawdopodobieństwa. Ten iloczyn mówi, że losujemy niezależnie parametry dla poszczególnych K klientów, a ten wzorek mówi, że jak już wylosowaliśmy parametr, to warunkowo niezależnie losujemy obserwacje pod warunkiem tego parametru. No a czym jest cel? Jakie jest cel analizy? To faktycznie, no, to trzeba... interesuje nas taka wielkość. To jest tak naprawdę warunkowa wartość oczekiwana Y przy danej tecie. I tę wielkość mamy zindywidualizowaną, bo chcemy wartości tej warunkowej wartości oczekiwanej dla poszczególnych klientów. Czyli nie jest tak, że nas interesuje jakaś liczba, nas interesują realizacje takich zmiennych losowych. Więc niektórzy mówią wtedy predykcja, a niektórzy uparcie mówią mimo wszystko estymacja, mimo że przybliża się zmienne losowe, a nie w tym modelu. Proszę zauważyć, to wyjaśnia, dlaczego ta wielkość nas interesuje. To jest warunkowa wartość oczekiwana liczby szkód przy znajomości parametru, który opisuje nam jakby klienta. No wobec tego, jak się pojawi nowy rok ubezpieczenia, którego jeszcze nie mamy, to co chcemy przewidzieć, ale to dla i tego klienta to będzie wielkość, która będzie nam estymowała liczbę szkód na ten nowy rok. I o to chodzi. No teraz taka śmieszna manipulacja, trywialna manipulacja formalna, która prowadzi do przejścia do jakby innych podręczników ze statystyki. No, napiszmy sobie, to jest nasza obserwacja, Naszą obserwację napiszmy sobie w tej postaci. To jest średnia taka globalna w całej populacji. To jest, ile się średnio klient IT różni od średniej globalnej dla całej populacji, a to jest ile się zachowanie klienta w tym roku różni od jego średniego zachowania, ale już średniego dla klienta. I to jest klient, J to jest rok. Czyli mamy takie trzy składniki, no a w języku statystycznym to jest model, mieszany model liniowy, model klasyfikacji jednokierunkowej z efektami losowymi. To jest efekt stały, który jest jeden dla wszystkich. To jest efekt losowy, który jest modelowany jako losowy w tym, ale jest różny dla różnych klientów, ale taki sam dla różnych lat. A to jest to, co zależy i od roku, i od klienta, i od roku. I nasze zadanie w gruncie rzeczy to jest odfiltrowanie tego ostatniego składnika, bo on jest przypadkowy. Natomiast pozostawienie tych dwóch pierwszych, czyli tak naprawdę nas interesuje predykcja takiego wyrażenia na podstawie danych. Dane to są te Y. A no właśnie, a teraz takie uwagi zupełnie techniczne. Jak się tak napisze, to oczywiście zawsze tak można napisać, ale cała zabawa polega na tym, że przy tych założeniach, które napisaliśmy, to się okazuje, to jest bardzo elementarny rachunek w trzech linijkach, że te zmienne są nieskorelowane. Wszystkie losowe wielkości mają wartość oczekiwaną 0. Wszystkie efekty klienta mają taką samą wariancję, którą nazywamy, powiedzmy tak, i błędy losowe też mają taką samą wariancję, którą... To wynika z tych założeń, które napisałem poprzednio, tylko że to w innych podręcznikach statystyki, to się nazywa no, mieszane modele liniowe. Jeszcze raz to jest powtórzone, to jest cel. No i jak się zajrzy do odpowiedniego podręcznika, albo się poświęci
10 minut na elementarne rachunki, no to wychodzi tak zwany blub, który jest piękną rzeczą. Najlepszy liniowy, nieobciążony predyktor, no definicja jest taka, to jest taka predykcja tej wielkości, o, to jest ta wielkość, którą nas, to jest zmienna losowa, którą chcemy przewidzieć, a najlepszy liniowy, nieobciążony predyktor to jest taki predyktor, który po pierwsze ma, jest liniowy w danych, czyli w tych Y-kach. Po drugie jest najlepszy, jest nieobciążony, to znaczy jego wartość oczekiwana jest, to jest taka niestandardowa definicja nieobciążoności, bo to jest nieobciążoność predyktora, a nie estymatora, więc ma taką samą wartość oczekiwaną jak wielkość losowa, którą chcemy aproksymować, czyli to z daszkiem ma taką samą wartość oczekiwaną jak to bez daszka, po drugie ma najmniejszy błąd średniokwadratowy spośród tych nieobciążonych i to wychodzi piękny wzorek, który aktuariusze lubią, bo bo ma taką samą postać, to jest współczynnik zaufania razy średnia po wierszu, czyli takie średnia danych indywidualnych, plus jeden mniej, znaczy no, waga dopełniająca się do jedynki, razy średnia wszystkich danych. No tylko, że trzeba wiedzieć, jak się wylicza te, po pierwsze, te współczynniki zaufania. To się tak wylicza. One zależą od, no, od długości wiersza i od tych komponentów wariancyjnych, czyli tych dwóch wariancji. No i proszę popatrzeć, jeszcze trzeba średnią obliczać w specjalny sposób, specjalnie ją ważyć. Akurat przez te, to jest jakieś takie, no trochę przypadek, ale to tak ładnie wygląda, bo akurat się, żeby był najlepszy to predyktor, to trzeba obliczać średnią ważoną przez teże same współczynniki zaufania. No a cóż, a jak się jest praktykiem, to trzeba jeszcze zrobić jeden kroczek i przejść od blupa do e-blupa. E-blup polega na tym, że jeszcze trzeba jakoś z tych danych wyestymować komponenty wariancyjne, czyli te dwie wariancje, to się daje wyestymować na podstawie tej tablicy danych. Jak się wyestymuje, to się wstawia we wzorki, to jest wzorek na współczynnik zaufania, jak się wstawi wyestymowane komponenty wariancyjne, to wychodzi taki współczynnik zaufania z daszkiem i się wstawia w tenże wzorek i wychodzi e-blup, czyli empiryczny, best linea predictor, który nie jest ani liniowy, ani najlepszy, ale jest empiryczny rzeczywiście. No tak się nazywa. Jak estymować komponenty wariancyjne, to mogę Państwu dwie propozycje, dwie sugestie. Jedna sugestia to jest przeczytać bardzo przystępną książkę tych trzech panów. Na 500 stronach jest bardzo zwięźle i przystępnie wyjaśnione podstawowe zasady estymacji. Druga sugestia konkurencyjna to jest spytać Przemka Biecka, to on powie może szybciej, ja równie dużo wiem o estymacji komponentów wariancyjnych, co ci trzej i nie ma 500 stron. No dobrze, to jeszcze mam parę maleńkich minut. Ta śmieszna manipulacja, którą napisałem, to znaczy przejście do mieszanych modeli liniowych, no ma swoje ogromne zalety, bo to się bardzo łatwo daje różne rzeczy prosto i łatwo pójść naprzód, uogólniać. Na przykład, no, cała ta, i ten przykład, i ten model, który prezentowałem, to polegał na tym, że to się uwzględniało podział na takie danych na takie grupy i każda grupa miała swoją specyfikę. Tu w gruncie rzeczy o to chodziło, ale oprócz tej specyfiki grupy można jeszcze powiedzieć, że każdy z ubezpieczonych ma pewne dane
to się nazywają w statystyce zmienne objaśniające, albo kowariaty w slangu statystycznym, no, czyli takie zmienne, które my mamy prawo zaobserwować, na przykład ile tam ma lat albo coś tam na temat ubezpieczonego. I to można włączyć do... Oj, też błąd, bo tutaj powinny być jakieś współczynniki, które zapomniałem dopisać do tych... No, w pośpiechu robiłem te, bardzo przepraszam. Tu powinien być jakiś współczynnik, który mówi, jaki jest wpływ tej zmiennej objaśniającej dodatkowo na liczbę szkód. I to się zupełnie automatycznie włącza. To w dalszym ciągu jest model podobny, liniowy, mieszany. Mieszany to znaczy, że zawiera współczynniki, które są zmiennymi losowymi, ale również zawiera współczynniki, które nie są zmiennymi losowymi. Można zbudować model hierarchiczny, to jest to sławny model Jewella w teorii zaufania. Możemy badać wpływ dwóch klasyfikacji takiej krzyżowej, pogrupować ze względu, powiedzmy, na dwa czynniki. Z jednej strony możemy uwzględniać klientów, podzielić, powiedzmy, na grupy w zależności od wieku, od rodzaju samochodu, takie rzeczy uwzględniać. To wszystko się mieści itp. itd. To się wszystko mieści w takim pięknym wzorku, który jest ogólnym zapisem, takim to jak się macierzowo napisze, wektorowo i macierzowo te modele, ten, o którym mówiłem na początku, i te lekkie uogólnienia, to za każdym razem wychodzi coś takiego. Wektor obserwacji jest postaci liniowa funkcja zmiennych, no właśnie takich pomocniczych, czy objaśniających, razy nielosowy parametr, plus taki znowu zbiór zmiennych, no dobrze, znana macierz razy wektor współczynników losowych. Te alfa to jest wektor współczynników losowych plus błąd losowy. Tylko... No, to są wymiary tych obiektów. N to jest liczba wszystkich danych. To się ustawia w taki długi pionowy wektor. No, gdyby nie było tego składnika, to by Państwo z pewnością przypomnieli sobie na początku statystyki się rozważa taki model liniowy X beta plus epsilon. Tutaj nowość polega na tym, że się dołącza również wektor efektów losowych. Przy takich założeniach to znowu jest przepisanie macierzowo wektorowe tego, co było już mówione. Błędy losowe i efekty losowe mają średnie zero, jakieś tam mają macierze wariancji, kowariancji, a efekty losowe i błędy losowe są nieskorelowane, to są standardowe założenia. Celem jest estymacja bety i predykcja alfy, czyli estymacja nielosowych i predykcja losowych współczynników. No i zamiast wyprowadzać wzorki dla takich szczególnych przypadków, jak ja pokazywałem wzorek dla modelu jednokierunkowej klasyfikacji z efektami losowymi, to można posłużyć się gotowymi wzorkami, które są ogólne. One wyglądają trochę może skomplikowanie, ale tak naprawdę, jak Państwo popatrzą, to się w tych wzorkach powtarza taka wielkość, która jest tak naprawdę macierzą wariancji, kowariancji, obserwacji. A druga rzecz, która gdzieś tutaj się pojawia, o tutaj, to jest kowariancja pomiędzy obserwacjami, a tym, co chcemy
przewidzieć, czyli wektorem alfa. Także te wzorki w gruncie rzeczy są, jak się lepiej na nie popatrzę, dość łatwe. I to jest koniec. I to jest koniec. Oczywiście oprócz można zbudować blob, a jak się jest praktykiem, to trzeba się posłużyć e-blupem, czyli gdzieś tam estymować macierze kowariancji V i S, które gdzieś tam wchodzą. Jak to zrobić? Można przeczytać zwięzłą monografię tych trzech panów, a konkurencyjna metoda to jest spytać pana profesora Romana Zmyślonego, który o tym wie wszystko, absolutnie wszystko więcej od tych panów. A to jest, no tak, to jest literatura, to jest bardzo dużo w tym, właśnie o modelach mieszanych. To jest klasyczny podręcznik czy monografia, chyba podręcznik z teorii zaufania. To jest jedyny mój wkład w tę teorię. A to jest przepiękny artykuł na temat w ogóle blupów. Tylko że tam zamiast szkód ubezpieczeniowych są mleczne krowy zapładniane przez różne byki i rolę klienta pełni byk, a rolę lat pełni krowa. Mój znakomity kolega Pokarowski ma jeszcze lepszy przykład. Zamiast byka wziąć naukowca, a rolę krowy pełnią cytaty. I tak jak dla rolą, celem krowy jest produkcja mleka, tak celem naukowca jest produkcja cytatów. I też można przy pomocy uogólnionych modeli liniowych badać, jak dobrze ci naukowcy się sprawdzają w tej roli. A w ogóle to na zakończenie chciałem powiedzieć, że to jedna z niezwykłych cech tego, znaczy tej teorii, to jest taka, że ta teoria, to o której mówiłem, to była rozwijana przez przynajmniej trzy duże grupy naukowców przez dziesiątki lat i każda z tych trzech grup, te trzy grupy to są aktuariusze, tacy statystycy zajmujący się bykami i krowami, czyli zastosowaniami w agro, no w rolnictwie. I trzecia grupa to tacy statystycy od metody reprezentacyjnej, czyli tacy co... I te trzy grupy tak dokładnie o sobie nic nie wiedziały, jak to tylko było możliwe. Teraz to już się chyba zmieniło, ale jeszcze 15 lat temu to nie widzieli absolutnie żadna z tych trzech grup nic o dwóch pozostałych. Pisali te same wzorki. Zresztą proste, jak Państwo widzieli. To wszystko są liniowe, proste wzorki. Dziękuję bardzo.